Witam Państwa na kanale Przepowiedni i Prorocy. 8 grudnia Kościół katolicki wspomina jedną z największych tajemnic – niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Wyrażającą wiarę w to, że od chwili swojego poczęcia niewiasta przeznaczona na Matkę Syna Bożego wolna była od grzechu pierworodnego. Święto niepokalanego poczęcia obchodzono na wschodzie już od VII wieku, a na zachodzie od VIII wieku. Opierano je na twierdzeniu, iż Bóg, przewidując to, czego od niej zażąda dnia pewnego, napełnił ją łaską. Teolog franciszkański Duns Scott pod koniec XIII wieku dowodził, iż Maryja była wolna od grzechu pierworodnego na mocy przewidywanych zasług Jezusa Chrystusa, Odkupiciela wszystkich ludzi. Te zasługi jakby uodporniły Maryję na ten grzech. Niepokalane poczęcie to wspaniały triumf łaski Chrystusowego odkupienia. Prawda ta została ogłoszona jako dogmat przez Piusa IX w 1854 roku. W 4 lata później wiejska francuska dziewczynka Bernardetta Soubirous ujrzała niespodziewanie piękną panią, która na pytanie o to, kim jest, odpowiedziała: jestem niepokalanym poczęciem. W 1858 roku, kiedy ukazała się jej w Lourdes Matka Boża, Bernardetta miała 14 lat. Była najstarszą córką rodziny Soubirous. Brakowało jej wszystkiego – pieniędzy, zdrowia, wykształcenia. Nie umiała ani czytać, ani pisać. Często chorowała, nie chodziła do szkoły, nie przystąpiła do pierwszej komunii świętej. 11 lutego 1858 roku wraz z siostrą i przyjaciółką Bernardetta wyszła z domu zebrać drewno na opał nad rzeką, w okolicach groty, poniżej skały Massabielle. Musiała przejść przez rzekę, aby dogonić towarzyszki. Tak opisała to, co się wtedy zdarzyło. Kiedy zdjęłam pierwszy but, usłyszałam hałas, jakby podmuch wiatru. Wtedy odwróciłam głowę w kierunku łąki. Widziałam, że drzewa się nie poruszały, więc powróciłam do ściągania butów. Znowu usłyszałam ten sam hałas. Kiedy podniosłam głowę w stronę groty, ujrzałam panią ubraną na biało. Miała białą suknię, biały welon, w pasie błękitną szarfę i różę na każdym bucie, żółtą, w takim samym kolorze jak łańcuszek jej różańca. Trochę się wystraszyłam. Sądziłam, że to złudzenie. Przecierałam oczy, jeszcze raz popatrzyłam i widziałam cały czas tę samą panią. Wsunęłam rękę do kieszeni i znalazłam w niej mój różaniec. Zrobiłam znak krzyża. Lęk, jaki odczuwałam, zniknął. Uklękłam, odmówiłam różaniec w obecności tej pięknej pani. Zjawa przesuwała różańcowe paciorki, ale nie poruszała wargami. Kiedy skończyłam różaniec, nagle zniknęła. W niedzielę 14 lutego Bernardetta powróciła do groty z przyjaciółkami. Chciała sprawdzić, czy wizja nie była złudzeniem. Przy grocie uklękła i rozpoczęła różaniec. Po odmówieniu jednej dziesiątki ujrzała tę samą panią. Kropiła ją wodą święconą, chcąc ją przepędzić, o ile nie pochodzi od Boga. Im bardziej kropiła ją wodą święconą, tym bardziej się uśmiechała, napisała Bernardetta. Maryja przemówiła dopiero za trzecim razem. 18 lutego z Bernardettą przyszli dorośli. Za ich radą zaopatrzyła się w papier i atrament. Kiedy po przybyciu tam zaczęłam odmawiać różaniec, napisała Bernardetta, ujrzałam piękną panią po pierwszej dziesiątce różańca. Powiedziałam jej, że jeżeli byłaby tak dobra i chciała mi coś powiedzieć, to proszę, aby to zapisała.
Wtedy ona uśmiechnęła się i powiedziała mi, że tego, co ma mi do powiedzenia, nie trzeba zapisywać. Następnie Matka Najświętsza zapytała ją, czy zechciałaby przychodzić w to miejsce przez 15 dni. Dziewczynka zgodziła się. Usłyszała w odpowiedzi, że Maryja nie obiecuje jej szczęścia na tym świecie, ale w przyszłym. Objawienia trwają nadal. Powróciłam tam przez następne 15 dni. Ujrzałam wizję we wszystkie dni, z wyjątkiem jednego poniedziałku i jednego piątku. Od 22 do 26 lutego. Otrzymałam też trzy tajemnice, których nie wolno mi było nikomu powtórzyć. Napisała później o tych niezwykłych spotkaniach. 24 lutego 1858 roku, po czterech objawieniach milczących wypełnionych kontemplacją i modlitwą, Maryja dała Bernardecie nakaz, który powtarzała przez kilka następnych dni. Proście Boga o nawrócenie grzeszników. Potem zapytała, czy byłoby jej trudno uklęknąć i pocałować ziemię w akcie pokuty za grzeszników. Po raz pierwszy wypowiedziała słowo pokuta. 25 lutego 1858 roku Maryja powtórzyła: pokuty, pokuty, pokuty. Potem poleciła Bernardecie zjeść roślinę, która tam rosła, iść do źródła, napić się i obmyć się w nim. Nie widząc źródła, opowiada Bernardetta, skierowałam się ku rzece. Pani jednak powiedziała mi, że to nie tam i dała mi znak palcem, abym podeszła pod skałę. Zrobiłam tak. Znalazłam tam zaledwie odrobinę wody, jakby błoto, i z ledwością mogłam jej nabrać. Zaczęłam drążyć ziemię. Po chwili mogłam nabrać wody, ale trzy razy ją wyrzuciłam. Dopiero za czwartym razem mogłam się napić, tak bardzo woda była brudna. W ten sposób zostało odkryte źródło, które nigdy nie wyschło i stało się narzędziem licznych uzdrowień. 2 marca 1858 roku Bernardetta otrzymała podwójną misję. Powiedzieć kapłanom, żeby przyszli w procesji oraz wybudowali kaplicę. Nie wiedziała, kim była ukazująca się jej pani. Proboszcz polecił, by o to zapytała. Kiedy dziewczynka stawiała pytanie, pani zamiast odpowiedzieć, uśmiechnęła się w milczeniu. 25 marca, w święto zwiastowania, Bernardetta wymusiła odpowiedź. Zapytałam trzykrotnie, kim jesteś? Ona cały czas się uśmiechała. Wreszcie spróbowałam czwarty raz. Dopiero wtedy powiedziała mi, składając ręce na wysokości klatki piersiowej, że jest niepokalanym poczęciem. Jeszcze dwa razy Bernardetta ujrzała w grocie masabielskiej milczącą, uśmiechającą się i modlącą Matkę Najświętszą. 7 kwietnia objawienie trwało blisko godzinę. Obecnych było kilkaset osób. Płomień świecy dotykał przez wiele minut palców Bernardetty, nie pozostawiając na nich żadnego śladu, o czym zaświadczyli obecni. 16 lipca Bernardetta ujrzała po raz ostatni Maryję, bardziej piękną i promienną niż wcześniej. Ostatni raz tu na ziemi. Objawienia zostały zatwierdzone 18 stycznia 1862 roku przez biskupa diecezji Tarbes jako autentyczne i niebudzące wątpliwości. Bernardetta Subiru chętnie opowiadała o objawieniach, ale kiedy ktoś nie chciał jej wierzyć, dodawała: nie otrzymałam polecenia sprawić, abyście uwierzyli, ale aby wam to przekazać. O sobie mówiła: Maryja wybrała mnie, bo jestem najbiedniejsza. Jej rodzina żyła istotnie w nędzy z powodu licznych nieszczęść, chorób, utraty majątku, a jednak ofiarujący jej pomoc mała wizjonerka odmawiała stanowczo, mówiąc: wolę pozostać biedną.
Była za to bogata bogactwem nadprzyrodzonym. Świadkowie twierdzili, że sam sposób robienia przez Bernardetę znaku krzyża, tak samo jak pani, nawracał grzeszników. Często chorowała. Być może Maria pragnie, abym cierpiała. Może potrzeba cierpienia. Oto jej odpowiedź w obliczu licznych dotykających ją chorób. Była cicha i pokorna. Często uczestniczyła w uroczystościach przy grocie, wmieszana w tłum, aby nie zwracać na siebie uwagi. Kiedy stanął przed nią problem wyboru drogi życiowej, oświadczyła. Maria powiedziała, że mam zostać zakonnicą, ale nie powiedziała w jakim zgromadzeniu. Broniła się przed naciskami, chcąc ponad wszystko spełnić wolę Bożą. Tymczasem biskup bardzo pragnął wysłać ją do klasztoru w odległym Nevers, aby nie skupiała na sobie ciekawości pielgrzymów. Bernardetta długo rozmyślała nad tą propozycją. Wiedziała, że z Nevers już nigdy nie wróci. Wreszcie ze łzami żegnała się z grotą. Grota to było moje niebo. Już jej więcej nie zobaczę. Po przybyciu do Nevers powiedziała: przybyłam tu się ukryć. Służyła Bogu i bliźnim jako wspaniała pielęgniarka. Jednak w 1875 roku zaczęła bardzo poważnie chorować. Zmarła 16 kwietnia 1879 roku. Jej ostatnie słowa skierowane były ku Bogu i pięknej Pani, którą na zawsze zapamiętała ze spotkań w Massabielle. Mój Boże, święta Matko, Matko Boga, módl się za mnie, biedną grzesznicę. Patrzyła na krzyż i na figurkę Matki Bożej z Lourdes. Widziałam ją, jakże była piękna. Śpieszno mi, by ją znowu zobaczyć. Uczyniła jeszcze raz swój piękny znak krzyża i oddała Bogu ducha. Miała 35 lat. Nietknięta przez czas spoczywa w kościele w Nevers, oczekując na zmartwychwstanie. Wszystkie pamiątki po niej są tam starannie przechowywane. Kilkanaście objawień Najświętszej Maryi Panny w Lourdes w roku 1858, pomimo swojej pozornej prostoty, przypomniało nam wiele ważnych uniwersalnych, a więc aktualnych do dziś prawd. Jestem niepokalanym poczęciem, odpowiedziała Maria na pytanie o to, kim jest. Dogmat ten został ogłoszony 4 lata wcześniej. Bernardetta nic o nim nie wiedziała. Niebieska Matka jest dla nas wzorem, kocha nas i o nas się troszczy. Milczące objawienia Matki Bożej przypominają nam. Żyjemy pod spojrzeniem Maryi, najlepszej z matek. Możemy ją kontemplować. Ona stale nam towarzyszy, ukazuje siebie jako wzór do naśladowania. Przesuwała paciorki różańca. Dla Bernardetty było to przykładem i zachętą do modlitwy. Świadkowie twierdzili, że nawet sam sposób robienia przez Bernardettę znaku krzyża, tak samo jak pani, nawracał grzeszników. Matka Boża patrzy spojrzeniem pełnym miłosierdzia, spojrzeniem niebieskiej mamy. Towarzyszy każdemu swojemu dziecku we wszystkich częściach świata. Choć czujemy się słabi, chwiejni, stajemy się ofiarami otaczającego zła, nie wpadniemy w grzech, żyjąc pod niepokalanym spojrzeniem niebieskiej mamy i wpatrując się w nią. Ona leczy zranienia, wylewa balsam na rany, karmi, wychowuje i prowadzi do świętości, tak jak doprowadziła do niej w krótkim czasie Bernardettę. Uśmiech matki przypomina jej dobroć. Maryja kocha nawet najbiedniejszych, którzy mogą być jej wielką radością i pociechą. Maryja nie wymaga od nas rzeczy skomplikowanych. Wymagania matki są proste. Nie trzeba ich zapisywać, wyjaśniała Bernardetcie. Wypowiedziała je w słowach: modlitwa, pokuta, procesja, wybudowanie kaplicy i obmywanie się w źródle. Wymagania Maryi mogą realizować zarówno dzieci, jak i dorośli, wykształceni i ludzie prości,
bogaci najbiedniejsi. Maryja prosi o modlitwę i pokutę za grzeszników, by się pojednali z Bogiem i osiągnęli niebo. Prosiła o przychodzenie do niej w procesji, co wymagało od niej jednego dużego wysiłku. Bóg nie zniewala człowieka, prosi go o współpracę. W Lourdes Maryja nie nakazała Bernardecie, że musi przychodzić do groty, lecz zapytała ją, czy byłaby tak dobra, by to uczynić. Nie żądała odmawiania różańca. Sama dyskretnie modląc się, zachęcała swoim przykładem. Maryja obiecała Bernardecie szczęście wieczne i wskazała jej jako cel. Sama Maryja, w niebo wzięta i ukazująca się w swym uwielbionym, niepokalanym ciele, jest przykładem tej wiecznej szczęśliwości. Pomoc Maryi, dobrej matki, jest bardzo skuteczna. Maryja pomaga nam wyzwolić się z różnych form zniewolenia, leczy ciało i duszę. Symbolem tego działania Maryi jest źródło, poprzez które dokonały się liczne uzdrowienia i nawrócenia. Maryja, choć bez grzechu, nie gardzi nami, grzesznikami, lecz przychodzi, udziela pomocy. Maryja zachęca nas do obmywania się w źródle, chce nas wyzwolić z niewoli grzechu, nieuporządkowanych namiętności, szczególnie z nieczystości, z niewoli egoizmu i nienawiści, byśmy żyli w miłości, z niewoli systemów politycznych zbudowanych na odrzuceniu Boga, na głoszonym i szerzonym ateizmie. Maryja chce nas wyzwolić z niewoli złych czasów, w których żyjemy, aby nas przygotować do wejścia w nowe, nadchodzące czasy. Musimy tylko dać się prowadzić Maryi, słuchać jej rad, a zostaniemy uwolnieni i uświęceni. Które z wezwań Matki Najświętszej, ukazującej się w 1858 roku w Lourdes, zachowało całą swoją aktualność, wzywając nas dziś do ich realizacji? Z pewnością można powiedzieć, że wszystkie, każde autentyczne Boże objawienie ma bowiem w sobie zawsze treści uniwersalne i pozostaje aktualne niezależnie od okresu historycznego, systemu politycznego i innych uwarunkowań. Mamy być blisko Jezusa, Syna Maryi, obecnego w Eucharystii. Dlatego Matka Najświętsza prosiła o zbudowanie kaplicy i o przychodzenie w procesji do miejsca, w którym człowiek może odnaleźć Boga w sakramentach. Maryja podczas objawień w Lourdes często milczała i uśmiechała się do Bernardetty. Zachowanie takie ukazuje jej dobroć. Musimy nauczyć się widzieć Maryję nawet w duchowych ciemnościach, kiedy wydaje się nam, że jesteśmy całkowicie opuszczeni przez wszystkich. Mamy wszystko czynić z nią, oddać jej siebie. Wtedy Maryja będzie się nami posługiwać dla realizacji swoich planów. Maryja objawiła się w Lourdes, milcząc i uśmiechając się, by zachęcić do zaufania, nadziei, szukania u niej schronienia przez poświęcenie się jej niepokalanemu sercu. Proście Boga o nawrócenie grzeszników, powiedziała Maryja Bernadecie. W czasie, gdy dziewczynka się modliła, Maryja milcząc przesuwała paciorki różańca. Często zapominamy, że modlitwa posiada potężną moc wypraszania łaski, nawrócenia dla grzeszników. Dlatego Maryja zaprasza nas w Lourdes do częstej modlitwy o ich nawrócenie. Ukazała nam za pośrednictwem Bernardety swej, jak powiedziała, najbiedniejszej córki, że najskuteczniejszą modlitwą, którą najbardziej lubi, jest Różaniec Święty. Maryja zapytała Bernardetę, czy byłoby jej trudno uklęknąć i pocałować ziemię w akcie pokuty za grzeszników. Wołała: pokuty, pokuty, pokuty. Bóg cierpi z powodu każdego człowieka oddalającego się od Niego. Cierpi także Maryja, która pragnie zbawienia każdego człowieka, swego dziecka, bo wszystkich odkupił okrutną śmiercią jej syn. Wzywa więc do różnych form pokuty i umartwienia oraz do ofiarowania ich Bogu w intencji grzeszników.
Obmycie się w źródle, o które prosiła Maria Bernadette, ma znaczenie symboliczne. Nie każdy może przecież pojechać do Lourdes. A jednak słowa Matki Najświętszej wypowiedziane w Lourdes przeznaczone są dla wszystkich jej dzieci. Maria mówi nam więc w tych słowach także o innym źródle. Sprecyzowała to, zwracając się w rocznicę objawień w Lourdes do księdza Gobiego. Obmyjcie się w źródle wody żywej, tryskającej z przebitego serca mojego Syna Jezusa. Źródłem wody żywej w Kościele są sakramenty, a zwłaszcza sakrament pojednania. Maria mówi, obmywajcie się często w tym zdroju, potrzeba wam tego dla oczyszczenia z grzechu i dla uzdrowienia z ran, które zło pozostawiło w waszym życiu. Dla Maryi najważniejsze jest nasze zdrowie duchowe. Dlatego wzywa nas przede wszystkim do źródła, którym jest sakrament pojednania. Jezus ustanowił ten sakrament jako drogocenny owoc odkupienia, aby przyjść nam z pomocą w najwyższej słabości. Tylko przez to źródło, jakim jest sakrament pojednania, Boże miłosierdzie może rozlać się na całą ludzkość. Maryja wzywa nas, abyśmy się obmyli, bo chce doskonałej czystości naszego umysłu, serca i ciała. Jak wyjaśniła nam przez księdza Gobiego w orędziu z 11 lutego 1977 roku. Być czystym w umyśle oznacza, że w myślach mamy szukać i wypełniać jedynie wolę Pana. Umysł nasz ma być w pełni otwarty na przyjęcie Bożego światła i niezaciemniony błędem. Mieć czyste serce to znaczy być prawdziwie zdolnym do miłości i nadprzyrodzonej i Bożej. Nieuporządkowane przywiązania do siebie i stworzeń rzucają cień na wewnętrzną czystość naszej miłości. Maryja pragnie czystości naszego ciała, bo pewnego dnia zmartwychwstanie ono, duchowe i oczyszczone, by cieszyć się światłem i życiem Bożym. Przeznaczeniem ciała nie jest grób i zniszczenie, lecz raj, dokąd po zmartwychwstaniu nasze ciało wstąpi, aby żyć wiecznie. Dowodem prawdziwości tych słów, jak i objawień Matki Najświętszej w Lourdes, jest nieskalane ciało świętej Bernadetty Soubirous, którą możemy oglądać w Nevers we Francji. Dziwię się, że mogą być na świecie ludzie, którzy oglądając nieskalane ciało zmarłej w 1879 roku świętej Bernadety nie nawrócili się. Do wszystkich z Państwa, którym podoba się to, co robimy na naszym kanale, zwracam się z prośbą o danie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Po zasubskrybowaniu kliknięcie w dzwoneczek spowoduje, że pojawi się dla subskrybentów informacja o nowym filmie na naszym kanale. Zostańcie z Bogiem.